Przygotowaliśmy wystawę w Domu Kultury wspólnie z paniami z Klubu Twórców Rękodzieła Artystycznego. Taki całokształt, co robiliśmy w tym roku, jakie panie wykonały pracę. Klub Twórców istnieje przy Gminnym Ośrodku Kultury już 8 lat. Także wykonujemy różne prace z rękodzieła artystycznego. Przede wszystkim wyszywają panie prace szydełkowe, przede wszystkim prace tradycyjne, między innymi właśnie te makatki kuchenne, ręczniki obrzędowe. Też również mamy takie rękodzieło artystyczne jak wykonanie biżuterii, również wyroby ze słomy, ozdoby z papieru, z wikliny papierowej, kwiaty z papieru. Pani do klubu twórców należy 15. Są to panie, które należą od samego początku, czyli 8 lat. Akurat teraz mamy 8 lat, jak się wspólnie spotykamy na zajęciach co wtorku. Na tych zajęciach to czasami nawet gotujemy różne potrawy, wyjeżdżamy na różne wycieczki krajoznawcze, na targi, na kiermasze, gdzie wszędzie staramy się również promować swoją gminę. Współpracujemy z różnymi organizacjami, między innymi z zamkiem, z parkiem krajobrazowym, z domami kultury. Także również współpracujemy i bywaliśmy już trzykrotnie w mieście Hohen-Neuendorf. Do Niemiec wyjeżdżamy, te panie przyjeżdżają do nas, my do nich. Akurat teraz właśnie w tym roku mamy 25 lat, obchodzimy partnerstwa między Janowem Podlaskim a miastem Hohen-Neuendorf. W przyszłym roku oczekujemy niemieckich seniorów u nas w Janowie Podlaskim. Spotykamy się tak na tydzień. Są to takie wymiany, gdzie wspólnie organizujemy imprezy, zwiedzamy, robimy różne rękodzieło. Mamy różne warsztaty. Na przykład w tym roku mieliśmy warsztaty biżuterię z koralików, wyroby ze słomy. Mieliśmy takie spotkanie o olejkach aromaterapii, tak. Mieliśmy pierwszy raz w tym roku wspólnie z Domem Kultury organizowaliśmy Święto Ziół. Także panie bardzo chętnie uczestniczą w imprezach Domu Kultury. Biorą udział w konkursach, robią piękne wieńce, bukiety. Również są to panie, które zajmują czołowe miejsca w konkursach i wojewódzkich, i powiatowych, i u nas oczywiście organizowanych przez Dom Kultury. Czy pojawiają się co roku, bo to co roku taka wystawa podsumowująca, jakieś nowości, jeśli chodzi o pracę, a od razu podpowiem, jestem zachwycony tym zegarem. Tak, to pani Zosia Adamiuk wykonała ten zegarek i specjalizuje się w tej dziedzinie. Najpierw zaczęła specjalizację w wykonaniu koszyczków z wikliny. Tu się nauczyła i robi naprawdę przepiękne koszyczki, a teraz wykonuje właśnie po kursie biżuterii. Te biżuterie wykonuje również. Tutaj akurat nie mamy jej prac tutaj, ale mamy te obrazki wykonane przez panią Zosię z koralików. I chciałam powiedzieć, że panie bardzo dużo swoich prac sprzedają. W ciągu myślę, że od wiosny do jesieni, bo jak organizujemy kiermasze czy pchle targi, to muszę wam powiedzieć, że te prace cieszą się zainteresowaniem. Przychodzą ludzie, którzy kupują już po kilka razy. Do klubu twórców należę prawie od początku, prawie. No i robimy różne rzeczy, takie jak tam. I dlaczego pani postanowiła zostać w tym klubie twórców? Powiem tak, ponieważ jestem samotna, to tak. Właśnie dobrze wyjść z domu, nie siedzieć samemu, rozmyślać, tylko w gronie przyjaciół, tak miło spędzać czas. No a coś o pani pracach? Coś o moich pracach, to właśnie akurat... Skąd pomysł na ten zegarek? Ten pomysł na ten zegarek to ja dostałam, proszę pana, na imieniny, to od córki, to jest w ogóle ta kanwa, to przysłana jest z...
Z Chin. Ale to pani wykonała, czy to nie pani? Ja wykonałam, tylko to się dostaje taki materiał. O, jest oznakowanie różne tam, kropeczki, kreseczki, do tego są odpowiednie numery koraliczków i wszystko ściśle według tej rozpiski, że tak powiem. Ile pani się zajęło czasu? To może z miesiąc czasu, bo to są takie maleńkie te koraliczki. I już jak pojawiał się finał, jakie było pani odczucie, że coś pięknego? Tak, że coś pięknego i miałam chętnego, żeby to sprzedać. Ja powiedziałam absolutnie, bo ja to dostałam jako prezent i tego nie sprzedam, ale właśnie produkuję następny na to zamówienie, że tak powiem. No po prostu mi się podobały te wyroby, zaczęłam robić, no i narobiłam tak dużo i wszystko, no coś. Też jestem sama już teraz. No i żeby mieć jakieś zajęcie, to się wychodzi do ludzi i coś się tam produkuje, żeby spędzić mile czas. Ale tak, bo rozumiem, że nie jest pani trudno takie drobnostki robić, to trzeba przecież chirurgicznej roboty. Tak, ale jak się po prostu polubiłam, to dla mnie nie było trudności. Można było siedzieć całą noc i się robiło. To lepsze niż krzyżówki. Tak. Tak. Dodatkowym plusem jest to, że później ma pani szansę, tak jak wszystkie panie, spotkać się razem i podyskutować. Tak. Czy dyskutujecie również o waszych pracach, o tym, co można zrobić lepiej? Oczywiście. Każdy podpowiada. Jeden zrobi tak, drugi zrobi tak i potem wyciąga się wnioski i robi się inaczej. Pani się w czym lubuje właśnie? Biżuterii? Biżuterii, ale lubię też i wyszywać. No i tak, należę do klubu twórców rękodzieła artystycznego od samego początku, ponieważ pracowałam tutaj w Urzędzie Gminy i zajęcia florystyczne, bo szczególnie zajmuję się wyrobem kwiatów z krepiny, chociaż inne rzeczy też próbuję robić, ale to mnie najbardziej interesuje. Ponieważ pracowałam w Urzędzie Gminy i widziałam, jak pani Ania prowadzi zajęcia tutaj w Domu Kultury, no i tak mnie to jakoś zainteresowało, że zaczęłam się tym zajmować. Już w tej chwili jestem już od lat kilku na emeryturze i przychodzę co tydzień. Spotykam się z paniami i robimy różne rzeczy, także... A parę słów o tych laleczkach właśnie. A te laleczki to tak też to gdzieś podejrzałam i postanowiłam zrobić. To są takie kwiaty do góry nogami, że tak powiem. Spodobało mi się to i tak zrobiłam. Witam Państwa bardzo serdecznie na wystawie rękodzieła artystycznego. Wystawie, którą stworzył klub rękodzieła artystycznego w Janowie Podlaskim. Są to panie zrzeszone przy Ośrodku Kultury, które spotykają się raz w tygodniu po to, żeby pobyć ze sobą, żeby też zaangażować się w życie społeczne i kulturalne naszej gminy. I są to takie perełki nasze utalentowane, które my wyłuskujemy, którym dajemy szansę dalszego rozwoju, ponieważ nie tylko panie robią to, co już potrafią robić, ale też uczą się nowych rzeczy na różnych warsztatach czy innych projektach organizowanych przez Ośrodek Kultury. Cenimy sobie bardzo tą współpracę z każdym utalentowanym członkiem naszej społeczności i te wystawy mają na celu przybliżenie nam naszej kultury, ponieważ wzory, które są promowane na serwetach, makatach, czy nawet w pracach z wikliny papierowej, to są wzory, które gdzieś funkcjonowały od wielu pokoleń w naszej kulturze. Są to nasze korzenie, wracamy do korzeni, które no teraz jak najbardziej są na czasie takie powroty, ponieważ no mamy slow life, good food, tak? I tutaj jak najbardziej nasze panie wpisują się w ten trend, co odzwierciedla się w sprzedaży tych pięknych prac, które mogą Państwo po zakończeniu naszej wystawy, która skończy się 16 października, oczywiście po kontakcie z paniami zakupić. Do czego zachęcam, bo naprawdę są to prace niepowtarzalne. Każda z prac jest w zasadzie inna, ponieważ panie owszem, mają wzory podstawowe, ale zawsze w jakiś sposób je interpretują w swoich pracach. Prace są różnorodne. Tak jak wspomniała wcześniej pani Ania, starszy instruktor, który prowadzi zajęcia tego koła.
Prace są różne, ponieważ tutaj mamy taką wystawę podsumowującą rok 2020, który był dla nas rokiem trudnym, ponieważ tutaj koronawirus niestety ograniczył naszą działalność. Na 2 miesiące instytucja była zamknięta dla uczestników zajęć i co było fajne, że nie tylko dzieci zatęskniły za nami, ale też nasze panie, które w czerwcu, kiedy nas odwiedziły po raz pierwszy po tej przerwie, powiedziały, stęskniłyśmy się za wami. I to jest fajne, że właśnie tutaj w tym ośrodku kultury panie mogą się realizować, mają miejsce, gdzie mogą się spotkać, mogą z nami gdzieś wyjechać, zobaczyć coś innego, zapoznać się z inną kulturą. Po to funkcjonuje ośrodek kultury, aby spełniać potrzeby naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że te prace, które państwo zobaczą, zachęcą do odwiedzenia nas tutaj na miejscu. Zapraszamy bardzo serdecznie. W godzinach od 8 do 16 wystawa jest dostępna codziennie od poniedziałku do piątku, ale istnieje możliwość obejrzenia jej także w godzinach popołudniowych, tylko wcześniej należy się z nami umówić telefonicznie. No są to takie obostrzenia związane niestety z COVID-em, który nas dręczy. No ale jesteśmy kreatywni i w jakiś sposób ten COVID pokonujemy i dalej promujemy naszych twórców.